Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Pod Klucz. Dzisiaj sobie wejdziemy na poddasze, to nieużytkowe. Sprawdzimy sobie, jak to wygląda, coś mnie tam zaniepokoiło, pokażę Wam co. Ocencie sami, napiszcie mi w komentarzach, bo lepiej się znacie ode mnie, czy to tak powinno wyglądać, czy nie. Zobaczymy sobie jeszcze przez to okienko, które jest montowane w dachu, na moje dachówki, na papę położoną na skosie jednej z sypialni. Czy to jest dobrze położone? Tyle, ile będę mógł Wam pokazać z perspektywy tego okienka, no bo ja niestety nie mogę wejść na dach, bo mam lęk wysokości, w związku z tym muszę być w zamkniętym pomieszczeniu i tak ewentualnie mogę Wam tylko pofilmować, pokazać. Także piszcie w komentarzach, czy wszystko jest ok, czy coś jest do poprawy. Chodźcie. Dobra, słuchajcie, odwróciłem kamerę. Będzie lepiej to wszystko, myślę, że widzieć. I zaczynamy od takich rzeczy blisko tutaj tego wejścia na to poddasze. Czyli zobaczmy, jak tutaj to wszystko jest zamontowane. Zobaczcie, tu jest jakieś, jako to jest, nie wiem, czy to tak się powinno montować, czy nie. Czy po prostu no troszeczkę więcej precyzji, bo tutaj na przykład te śruby są zamontowane w taki sposób, od góry w taki sposób. I sobie to prześwietlimy sobie tutaj to poddasze. Natomiast, dobra, zobaczymy jeszcze z drugiej strony, ja spróbuję nie spaść. Jakoś tutaj, jak to wygląda, na przykład te śrubki z drugiej strony tego wejścia. Tutaj z jednej strony, sorry za ujęcia dzisiaj, ale ciężko mi samemu bez mojego operatora kręcić, to jest druga strona. Także no każda ta blaszka, każde wmocowanie jest zrobione inaczej. Mam nadzieję, że mi telefon dziś nie spadnie. Dobra, mocowanie sufitu podwieszonego wykonane jest tak. Tu jest, nie wiem czy jednego tutaj brakuje, tego zaczepu, tego uchwytu wieszaka. Ale wydaje mi się, że nie wydaje mi się, tylko tak jest. Tu jest po prostu jakby jeden o jeden dany za mało. Jest dość spora przerwa. Dobra, słuchajcie, te dziury to już znacie, one były zaklejone, ale tam też jest zaklejona dziura na końcu. Ja Wam to zaraz pokażę wszystko z bliska, ale wejdziemy sobie tylko. Ja będę musiał chyba dzisiaj troszeczkę ten telefon, nie wiem czy nie wyłączać i wyłączać w innym ujęciu, ponieważ nie chcę spaść tutaj, nie mam podłogi, jak widzicie. Zaraz to jeszcze... Może tak będzie lepiej. Także no ta część poddasza na chwilę obecną nie jest w ogóle użytkowa, no bo jeszcze tutaj coś, jakąś podłogę zrobię z płyt OSB, ale płyty OSB są niestety bardzo drogie. No to jakieś tam kartony sobie będę mógł tutaj położyć i przechowywać różne rzeczy z garażu. Na chwilę obecną jest to tak jak jest. Ale do czego zmierzam, bo tutaj takie rzecz mnie zaniepokoiła. Poczekajcie, o Jezu. Słuchajcie, spękania. O właśnie, miałem Wam pokazać spękania, to jeszcze zajdę. Zobaczcie. Powiedzcie mi, czy to jest normalne, że to tak jest aż mocno popękane. Czy tutaj coś poszło nie tak? Bo naprawdę te szczeliny są gigantyczne w niektórych miejscach. Myślę, że spokojnie mają gdzieś koło centymetra. I to one są przez całą długość. Tak jakby to było położone mokre, zaczęło wysychać i to, nie wiem, pod wpływem naprężeń, czy... Zaczęło po prostu pękać. Zobaczcie tam. To jest wszystko tak spękane. Ale nie wiem, być może to jest całkiem normalne, co jest do przyjęcia. Nie znam się. Piszcie w komentarzach. Tak to wygląda. To poddaszę tutaj. Dobra. No, spękanie jest na całej długości. Tamta jest na całej długości po prostu tak spękana, jak widzicie, nie? Dobra. Przełączę to na szeroki kąt i spróbuję wejść tam dalej. Pokażę Wam jeszcze inne rzeczy. Ojejku, mam nadzieję, że nie spadnę, kurde. Nie. Muszę to wyłączyć, zaraz do Was wrócę. Dobra. Słuchajcie, jestem już. Podszedłem trochę bliżej. Idziemy tutaj w stronę komina. Ktoś mi mówił w komentarzach, że ta rurka, nie wiem czy to ta rura czy nie, że ona powinna być ocieplona, ponieważ będzie różnica temperatur. Będzie się tam coś skraplać, także nie wiem, piszcie, jak to ma wyglądać. Tam też widać spękania, ale to nie wiem, to już trochę mniejsze trochę i być może jeszcze całkiem normalne. Piszcie też, jeżeli wiecie. Jesteśmy, otworzyliśmy okno. Ja dzisiaj bez operatora jestem, to muszę to wszystko sam robić, trzymać okno, trzymać ten selfie stick. Mam nadzieję, że nie spadnę. Oj. Tak wygląda tutaj ten jeden ze skosów, ten nad sypialnią główną
w której była ta mokra plama tam po lewej stronie na dole. Czy to jest dobrze położona papa, to wam nie powiem, bo nie mam takiej wiedzy, nie wiem, nie znam się. Mogę wam tylko to dać, pokazać w przybliżeniu większym, żebyście sami ocenili, czy to wszystko jest zrobione prawidłowo, czy nie. Także tak to wygląda. Co do tutaj obróbki tego okna, zaraz zobaczymy jeszcze. Wygląda ona tak, no nie wiem, czy to tak ma wyglądać. Pewnie chyba tak, bo z tej strony raczej wszystko jest ok. Przynajmniej nie widzę jakichś przecieków w domu, znaczy w domu, no od strony poddasza przy oknie. Mam nadzieję, że mi telefon nie spadnie zaraz, kurde, bo byłaby katastrofa. Aha, tutaj chyba nie wiem, czy nie brakuje. Tu brakuje chyba kawałka dachówki, tak mi się przynajmniej zdaje. Co natomiast tutaj do tego silikonu, on już chyba też jeszcze bliżej wydaje się, że się wykrusza. Także nie wiem, czy tam niedługo coś się nie będzie działo związanego z podejściem wody, wnikaniem wody. Tak to wygląda. Dobra, ja wam teraz przełączę na szeroki kąt, a wy sobie zobaczcie, spróbuję, żeby telefon, mam nadzieję, że mi nie spadnie. Wysunę selfie sticka. Bo może nie na szeroki kąt na razie, tylko na normalny. Na górę tego komina. Tak to wygląda. Ja jeszcze tego tak nie widzę za bardzo na tym filmie przynajmniej. Spróbuję jeszcze wam pokazać, jak wygląda to z drugiej strony. Choć nie wiem, czy coś będzie widać, później to przeanalizuję. Ale mówię, dziś jestem sam, ciężko mi to wszystko zrobić, a ja mam lęk wysokości, także ja nie mogę wejść na dach, bo bym z niego spadł po prostu od razu. Muszę być w takiej przestrzeni jakby zamkniętej, chociaż no. W samolocie mogę latać przy oknie, ale jeżeli chodzi o stanie na balkonie, na jakimś tam, nie wiem, czwartym piętrze nawet, no to już jest dla mnie zbyt wysoko. Także tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, wracamy do środka. Aha, jeszcze widzę, że rynna jest. Woda stoi w rynnie. Być może jakieś bruty tam się dostały. Ale... albo nie wiem, zbyt mały upad. Nie wiem. Prawdopodobnie woda. Także tak to wygląda. Dobra, schodzimy. Ja wam pokażę jeszcze teraz przy oknie troszkę. Jak te tutaj prace są zrobione. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Zamknę to okno prawidłowo, żeby nie było później, że ja coś tutaj źle zrobiłem. O Jezu. Dobra. Cofnę się do tyłu. Muszę uważać, bo jak spadnę, to wyląduję tutaj chyba w łazience. No, w łazience, także będzie dramat. Zamontowane jest tak. Nie wiem, czy tu jeszcze jakieś wkręty powinny być, czy nie. Być może nie. Może tylko takie blachy się stosuje. Tego wam nie powiem. Sami ocencie. Tutaj wydaje się, że to jest mokre, ale to nie jest mokre, tylko chyba tłuste, bo ja już to patrzyłem wiele razy i to jest po prostu tak już jest. Takie jest tłuste chyba. Od silikonu może albo coś, także tak to wygląda. Dobra. Dobra, trochę jestem czerwony, kurczę. Pożegnam się z wami w takiej nietypowej pozycji spod okienka na poddaszu w tym moim domu. Trzymajcie się, piszcie w komentarzach, czy wszystko jest ok według was, czy coś tu jeszcze wymaga poprawek. Także do następnego odcinka. Pozdrawiam was serdecznie, dzięki za komentarze, wszystkie lajki i na razie. Hej.